Cześć, hej, czołem, witam was ponownie w kolejnym filmie na kanale. W końcu, po tych wszystkich przerwach, jakie były, piąty tydzień z rzędu jest film regularnie, tak jak kiedyś, w piątek o 18 są odcinki. Ja się bardzo z tego cieszę, bo brakowało mi tego YouTube'a. I cóż, nie miałem jeszcze jakoś okazji, żeby troszkę z wami pogadać, coś wam tu poopowiadać, a myślę, że i starzy widzowie, którzy widzieli te wszystkie przerwy, jakie były, oraz nowi widzowie, którzy nie do końca mnie znają, mają jakieś pytania. Tydzień temu wstawiłem film na kanał, pod którym w komentarzach mogliście zadawać pytania. I te pytania... wybrane tylko pytania, tutaj mam sobie w teczce i będę wam dzisiaj odpowiadał. Mała odskocznia od kontentu filmowego, ale myślę, że jak najbardziej przydatna. Także no myślę, że to tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do odcinka. Dobra, najpierw takie kilka nie-youtubowych pytań, a potem już youtubowe. No to po kolei. Pierwsze, jaki gatunek muzyczny preferujesz? W sumie preferuję trzy gatunki, nie zmienię od kilku lat. Pop, rap i rock. I tyle mi wystarczy. Jakie kraje chciałbyś odwiedzić i dlaczego akurat te, a nie inne? To będzie tak. Będzie na pewno Anglia i Ameryka. I to będą takie kraje, gdzie po prostu chciałbym z ciekawości, po prostu jak one wyglądają. Chyba jeszcze będzie Japonia, bo też jestem ciekaw, czy ona rzeczywiście wygląda, jak wygląda. Tak samo też z ciekawością Włochy. Jedyny kraj, który już widziałem i wiem, jak wygląda, to jest Chorwacja. Jest bardzo ładny. Wiem, że dużo osób wyjeżdża do Chorwacji i mi się nie udało. Byłem ostatnio 3 lata temu i chętnie bym się tam jeszcze raz wybrał i zobaczył, bo jest naprawdę ładna. Okej, z tego co widzę, to były takie dwa pytanka, takie po prostu zwyczajne. Ale są takie już bardziej na myślenie. Podaj cechę, której nie tolerujesz w ludziach i czy masz coś, co denerwuje cię w tobie samym? Jeśli tak, to co to takiego? Dobra, pomyślmy. Więc tak, na pewno będzie to kłamstwo. Ja nie lubię, jak ktoś kłamie. Niestety sam kłamie. No, każdemu się niestety zdarza, ale nie przepadam za kłamstwem. Nie znoszę na pewno fałszywości, takiego udawania po prostu, że ktoś udaje kogoś, kim nie jest. I u mnie też denerwuje mnie strasznie moje lenistwo. Czasami, o którym, jeżeli ktoś jest z was stałym widzem, to wielokrotnie o tym lenistwie wspominałem, że jakie to wielkie moje lenistwo. Dobra, następne. Wyobraź sobie, że wygrałeś 1 000 000 złotych. Co z tym robisz? Co ja bym z tym zrobił? Wydaje mi się, że pewnie bym sobie zrobił, ogarnął jakieś dobre studio do nagrywania filmów. Pewnie jakiegoś kompa, może jakieś auto na przykład. A jeszcze to pewnie bym gdzieś tam odłożył, albo zaoszczędził, albo spróbował jakoś to pomnożyć. I ostatnie takie chyba z tych najtrudniejsze. Czy wierzysz, że marzenia się spełniają, czy bardziej w to, że marzenia się spełnia? I pamiętam, że kiedyś już się nad tym zastanawiałem, bo ktoś mi już kiedyś to pytanie zadał. I wydaje mi się, że to takie jest pół na pół, że marzenia się spełniają, ale trzeba im trochę pomóc. Jednak no same się nie spełnią, ale no z jakiegoś powodu mają się spełnić. W sensie, że marzenie to ma się spełnić. Mamy gdzieś to tak zapisane, powiedzmy, w naszym, powiedzmy, przeznaczeniu. Ale jeżeli czegoś nie zrobimy konkretnego, to marzenie się nie spełni. Tak wydaje mi się, tak to będzie. I to już były wszystkie pytania nie YouTube'owe, teraz YouTube'owe. Okej. Co cię skłoniło do stworzenia kanału właśnie o takiej tematyce? Czyli dlaczego opowiadam o filmach? Więc tak. Ja miałem od samego początku, kiedy tworzyłem ten kanał i też poprzedni, bo ten kanał istnieje 5 lat, a ja na YouTube jestem od 7. Miałem zawsze taki problem, że nie bardzo wiedziałem, co ja chcę robić. W sensie, nagrywałem sobie jakiś tam czas, kilka miesięcy na przykład, i potem coś się u mnie zmieniało. Na przykład na tym kanale. Zaczynałem od vlogów, ale długo miałem tak, że vlogi były ok, a po pewnym czasie brakowało mi czegoś, żeby były one dla mnie za nudne i coś jeszcze chciałem tu dodać. I tak po prostu ja się z tego powodu mieszałem, coś tu spróbowałem zmienić, ale z różnym co zawsze skutkiem. Czasami właśnie były przez to takie przerwy kilkumiesięczne, i tak to potem niezbyt wychodziło. I wydaje mi się, że chyba w końcu udało mi się znaleźć to, co ja chcę robić, czyli opowiadać o filmach. Cóż, podchodzę do tego po raz trzeci. Dwie były pierwsze, były nieudane, no ale do 3 razy sztuka. Może teraz się uda i wydaje mi się, że jest chyba okej. Że w opowiadaniu o filmach takim ja się czuję w miarę dobrze. Tak czuję, że to jest to, co ja chcę na tym YouTubie robić. Dobra, kolejne. Których YouTuberów lubisz i polecasz? I tutaj mogę jedynie powiedzieć o YouTuberach robiących content filmowy, bo YouTuberów takich poza nimi to jakoś ciężko mi wybrać kogoś, kto byłby godny polecenia. Ja go po prostu oglądam i tyle. A co do YouTuberów zajmujących się kontentem filmowym? To tak, na pewno tutaj sfilmowani. Oni recenzują prawie każdy film, jak się pojawi, i ich recenzje są naprawdę fajne. I szczerze mówiąc, to jest jedyny kanał o tematyce filmowej, który opowiada ogólnie o filmach. Pozostałe kanały, jakie oglądam, to są kanały, które ściśle wgłębiają się w jakieś konkretne uniwersum. Głównie tu chodzi o Harry'ego Pottera i Gwiezdne Wojny, czyli moje dwa ulubione uniwersa filmowe. Co do Harry'ego Pottera, to chyba nie mam obecnie kanału takiego, który by robił taki content i byłby dobry, ale mogę wam polecić kilka gwiezdnowojennych. Będą to Horcron, Wściekłe Wąsy i Biblioteka Osus. Każdy z nich zajmuje się Gwiezdnymi Wojnami i naprawdę super materiał. Jeżeli ktoś z was jara się Gwiezdnymi Wojnami,
to zapraszam serdecznie. Skąd czepisz natchnienie? Wydaje mi się, że czasami obejrzenie recenzji streamowanych mi pomaga, albo gdzieś tam jakiejś recenzji innego youtubera, którego nie oglądam tak stało. I wydaje mi się też, że tutaj taką rolę odegrał też Mietczyński, ponieważ bardzo lubię jego streszczenia lektur, które są naprawdę śmieszne, oraz też masochistę czasami oglądam. Dobra, kolejne. Jak wybierasz filmy, o których mowa w filmikach? Jakie są kryteria? Jeżeli chodzi o recenzję, to w ich wypadku jest tak, że zwiastun musi mnie jakoś zachęcić. Jeżeli mnie zachęci, no to idę na film, no i nagrywam do was odcinek. A jeżeli chodzi o hedespekcję, to albo jest to film, który już kiedyś obejrzałem i chcę sobie zrobić jego powtórkę, albo jest to film z listy do obejrzenia i tak jak mówiłem w Pulp Fiction, bo to właśnie jest z Pulp Fiction, że po prostu mam jakiś powód, żeby obejrzeć film, który mam na tej liście, bo fajnie byłoby zrobić z niego odcinek. Jeszcze dojdą do tego zapewne niedługo wasze propozycje, a jak na razie jeszcze filmu, który byłby z waszej propozycji, nie zrobiłem. Ale może w przyszłości jakiś zrobię. Co uważasz o polskich filmach? Czy będziesz też takie omawiać? Oczywiście, że tak. Nawet śmieszne jest to, że następny odcinek Hedespekcji to właśnie miał być polski film. Cóż, w polskim kinie są i lepsze filmy, i gorsze. No, fajnie po prostu trafiać na te lepsze. Ja lubię polskie kino, uwielbiam polskie komedie i właśnie jedną z nich będę omawiał. Możecie się domyśleć jaką. Dalej, jak chcesz rozwijać kanał w przyszłości? Ogólny plan na przyszłość. I teraz tak, padło też w ogóle gdzieś pytanie, ja go tu nie mam zapisanego, ale pamiętam, że było takie pytanie, dlaczego jest tak mało filmów? I cóż, nie wiem, czy to chodzi o to, że były też wszystkie przerwy, czy o to, że teraz jest tylko jeden film w tygodniu, a kiedyś to potrafiło być po trzy, ale cóż, mi właśnie jest trochę mało na tym kanale. Mało mi jest jednego filmu w tygodniu, chciałbym robić więcej. Mam nawet pomysł na pewien maraton, ale na razie nie mam na to zbytnio czasu. Właśnie o to chodzi, że mimo tego, że są wakacje, to ja jednak robię różne rzeczy. I czasami mi tego czasu troszeczkę brakuje, żeby jednak siąść sobie, obejrzeć więcej filmów i zrobić dla was więcej odcinków. Oprócz hedespekcji i recenzji, gdzieś tam chodzą mi po głowie jeszcze jakieś materiały inne, na przykład teorie, albo jakieś ciekawostki, żeby tak się bardziej w jakieś dane uniwersum zagłębić, bo bardzo bym chciał takie coś robić. Tylko no, na razie z tym średnio, ale myślę, że w przyszłości też to będzie. Jeszcze mam pomysł na trzecią serię, taką typu hedespekcje i recenzje, ale wydaje mi się, że teraz jeszcze troszeczkę za mało nas tutaj jest, żebym ja taką serię mógł zrobić. Ale w przyszłości, mam nadzieję, zbierze się nas troszeczkę większa grupa i taką serię będę mógł bez problemu zrobić. A teraz mamy tutaj topki. Trzy ulubione filmy, trzy ulubione animacje, trzy najmniej ulubione filmy i trzy najmniej ulubione animacje. Oj, najmniej ulubionych nie umiem podać. Nie wiem, no jest dużo filmów, które mnie wkurza, ale nie umiem wybrać, który najbardziej. Umiem za to wybrać ulubione bez problemu. Jeżeli chodzi o ulubione, to będzie z moich trzech ulubionych uniwersów filmowych po jednym filmie. Na pierwszym będzie Harry Potter i to będzie Insygnia Śmierci, część druga. Potem będą Gwiezdne Wojny, to będzie Powrót Jedi, a potem będzie Powrót do Przyszłości 2. A co do ulubionych animacji, potrafię wybrać tylko dwie i będą to Auta 3 i Auta 1. A które bardziej, nie wiem, tak? One są w miarę koło siebie. Czy jest jakiś gatunek filmowy, o którym nie chcesz mówić na swoim kanale? Tak, jest. Horror. Nie znoszę horrorów. I co jest w ogóle niezłe? Fantazy, science fiction i horror razem tworzą fantastykę. Fantazy i science fiction kocham, horrorów nie znoszę. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie znoszę horrorów. Czy chciałbyś w przyszłości tworzyć ankiety typu jaki film mam omówić kolejnym razem, żeby to właśnie widz zdecydował? I to jest tak, ja często mówię, żebyście wpisali w komentarzach jakieś propozycje swoich odcinków oraz też czasami na Instagramie wstawiam zakładkę z pytaniami. Ale wydaje mi się, że to trochę za mało. Przydałoby się coś jeszcze. Chodzi mi po głowie grupa na Facebooku, ale też tutaj jest nas trochę za mało, żeby taka grupa w miarę funkcjonowała. Więc tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że też zbierze się nas na tyle, żeby tak jak ta seria, o której mówiłem, żeby i ta grupa miała jakiś sens. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Zrobisz jakiś specjal na 1000 subskrypcji? Zrobię, tylko nie wiem jaki. Jak jeszcze robiłem vlogi, to miałem gdzieś tam jakiś pomysł. Teraz, jak robię content filmowy, to chciałbym, żeby to było jakoś powiązane, ale nie mam jakiegoś pomysłu. Czas pokaże, zobaczymy, ale będzie specjal. Najpierw trzeba dobić ten 1000 subskrypcji. I to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No, mówiłem o specjal na 1000 subskrypcji, więc żeby on był, to trzeba te 1000 subskrypcji dobić. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!